dwie rzeczy są szalenie ważne przed wyjazdem na urlopowe jakieś wycieczki, nawet na każdy weekend, między nami powiedziawszy. Po pierwsze, zadbanie o siebie i o samochód. Ale zacznijmy może od samochodu. No to są takie rzeczy podstawowe. Jak sobie przypomnę kiedyś, że trzeba było sprawdzać miliony rzeczy. Dzisiaj naprawdę niewiele. Podstawowa rzecz jaka jest, to są opony. Może ktoś nie zmienił jeszcze z zimowych, więc warto byłoby zmienić na letnie, bo są tacy, którzy oszczędzają. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Ono jest szalenie ważne przy takich wysokich temperaturach, bo ona się wtedy bardzo, te ciśnienie może podnieść i wtedy będzie niebezpiecznie i niewygodnie bardzo. W ogóle generalnie trzeba uważać na to, żeby auto było w dobrym stanie technicznym, ale uwaga, bardzo ważnym elementem, żebyśmy zajrzeli do dokumentu i zobaczyli, czy mamy OC. Bo jeśli nie będziemy mieli OC, to taka wyprawa może się skończyć dramatycznie. Jeżeli będzie jakiś wypadek, to możemy do końca życia się nie wypłacić. W ogóle wszystko, przegląd techniczny, żeby był zrobiony i OC, i to są podstawowe rzeczy. Warto pamiętać o piórkach wycieraczek, bo teraz pada dość dużo deszczu, więc jeżeli one będą mazać, jeżeli nie będą dobrze ścierały, to jest to duży kłopot w czasie jazdy. Myślę sobie, że to jest podstawa, jeśli idzie o auto. Druga rzecz szalenie ważna, jeśli o człowieka idzie, to pamiętajmy, że są bardzo wysokie temperatury. W związku z tym, jeśli nie mamy klimatyzacji w samochodzie, to róbmy częste postoje. Zatrzymajmy się gdzieś w cieniu, wysiądźmy, pospacerujmy i pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Przy tej różnicy ciśnień, która u nas w tym klimacie jest naprawdę duża, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ważne, jeżeli przysypiamy na chwilkę, nie ratujmy się żadnymi takimi różnymi, jakby to nazwać, energetyzerami, bo one pomogą na chwilkę. Może być kawa, ale najważniejsze, że chce nam się spać. Zrzemienimy się na 15 minut, to naprawdę daje fantastyczne efekty i potem możemy daleko jechać spokojnie. No i myślę, że tyle. Zamiast jeść w samochodzie, to jest też bardzo ważne. Trzymajmy się na mały postój, zjedzmy coś sobie, to nam dobrze zrobi, bo w czasie jazdy bywa to naprawdę niebezpieczne i pamiętajmy, nie palmy papierosów w czasie jazdy, bo to jest dopiero bardzo niebezpieczna sprawa. No i chyba tyle. No poza tym zabierzmy ze sobą jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zdrowy rozsądek, a zostawmy w domu kłopoty, nerwy, stresy, bo one będą tylko zakłócały nam podróż. Trzasnęliśmy drzwiami, siadamy, wyjeżdżamy, kłopoty tu, radość jechania tu.